Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, mimo tej deszczowej, mokrej atmosfery, ale może właśnie ten deszcz spowoduje to, że wczujemy się w atmosferę taką, jak odbierał ją i ojców odbierał Fryderyk Chopin w roku 1829, kiedy tutaj był, przyjechał, przejazdem był do Wiednia i 1 sierpnia 1829 roku w liście do rodziny, właśnie już adresowanym z Wiednia, pisał: najukochańsi rodzice i siostry moje, szczęśliwie, wesoło, zdrowo, doskonale, nieledwie, że wygodnie stanęliśmy wczoraj w Wiedniu. Od Krakowa jechaliśmy separat wagenem, lepiej, aniżeli byśmy własnymi mogli jechać powozem. Piękne okolice Galicji aż do Bilska, a później Śląska Górnego i Morawii, tym przyjemniejszą podróż nam czyniły, że deszcz, czasami tylko w nocy padający, oswobodził nas od niegodziwego na szosę kurzu. Ten deszcz dał się wcześniej Chopinowi we znaki, ale o tym może Państwu opowiem później, no bo teraz chciałem powiedzieć, że mam wielki zaszczyt. Nazywam się Marcin Majchrowski, na co dzień pracuję w programie Drugim Polskiego Radia. Mam wielki zaszczyt właściwie inaugurować festiwal Chopin w Ojcowie. I jeżeli Państwo spojrzą na mapę trochę na zachód, kilkaset kilometrów na Duszniki, czyli ówczesne Bad Reinerz, w których Chopin, jak miał lat 16, przyjeżdżał do Wód, żeby podleczyć swoje zdrowie. Duszniki w 1946 roku rozpoczęły nieprzerwanie trwający festiwal chopinowski, a właśnie pretekstem do niego był pobyt Chopina tam u Wód i koncert charytatywny, który Fryderyk dał w Dusznikach. No to może warto pomyśleć o tym, żeby w Ojcowie taka nowa tradycja powstała, festiwalu chopinowskiego. Może nie dwudniowego, ale troszkę większego, dłuższego. Mam nadzieję, że się uda. Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa, Fundacja Pomocy Wspólnej Artystów, Towarzystwo Muzyczne imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Sosnowcu. To są organizatorzy tych koncertów dzisiaj i jutro, które się tutaj będą odbywały. A ja chciałem poprosić teraz na estradę gospodarza tego miejsca, dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego, pana Jakuba Barana. Panie dyrektorze, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi jest gościć tu Was wszystkich w takiej chwili bardzo cennej dla nas. Jesteśmy w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego, w miejscu wyjątkowym, które w unikatowy sposób łączy wyjątkowe wartości przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. Jesteśmy otoczeni zabytkami. I gdy myślimy o wartościach, dziedzictwie kulturowym, pierwsze, co nam na myśl przychodzi, to oczywiście zabytki. Ale musimy oczywiście też pamiętać o tym, że dziedzictwo kulturowe to również pamięć o osobach, słynnych osobach, które odwiedziły to miejsce. I zdecydowanie Fryderyk Chopin należy do takich osób, nie tylko znanych w naszym kraju, ale również na całym świecie. Jeden z najwybitniejszych kompozytorów, który jest bardzo znany, znane są jego koncerty na całym świecie. Więc to jest taki wyjątkowy moment dla nas, że rozpoczynamy dwudniową taką uroczystość upamiętniającą pobyt Fryderyka Chopina tutaj niemal 200 lat temu. Co prawda pogoda nam nie sprzyja, ale Fryderyk Chopin, jadąc powozem z Krakowa do Ojcowa, utknął w pewnym miejscu, musiał przez długi czas nocą wędrować, oczywiście po krzakach, po trawach wysokich, i był cały przemoczony. Więc być może to nie jest przypadek, że pogoda dzisiaj jest taka jest, być może właśnie to jest jakiś symbol. Życzę Państwu wspaniałych doznań dzięki temu koncertowi. No i miejmy nadzieję, że pogoda dzisiaj nas przetestowała, a jutro będzie lepsza. Dziękuję bardzo. Najpierw wystąpi Zuzanna Haberka. Pani Zuzanna Haberka. Chciałem zapowiedzieć drugą część dzisiejszego koncertu. Yukino Hayashi, pochodząca z Hiroshimy w Japonii. Thank you.
Na koniec dzisiejszego dnia naszego mini-festiwalu, który ma jutro dalszy ciąg, jak Państwo wiedzą zapewne, wystąpi pianista i kameralista Dominik Gilewski. Państwa, cuda się zdarzają. Cud w Ojcowie wydarzył się dzisiaj. Proszę Państwa, 3 tygodnie temu pan Paweł Koch z Sosnowca przyjechał do Ojcowa z pomysłem zróbmy festiwal. Jutro ciąg dalszy, proszę Państwa. Jutro recital Janusza Olejniczaka, jednego z najwybitniejszych polskich pianistów. Dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w drugim dniu festiwalu Chopin w Ojcowie. Pierwszego festiwalu powinienem dodać Chopin w Ojcowie, bo jeżeli nie powiem pierwszego, to mogą Państwo pomyśleć, że to jednorazowe wydarzenie, a organizatorzy by chcieli, żeby to nie było jednorazowe wydarzenie, tylko żeby miało dalszy ciąg, no chociażby jakiś kawałek porównywalnej historii z historią międzynarodowych festiwali chopinowskich w Dusznikach Zdroju. No to zapraszam maestro Janusza Olejniczaka na estradę. A my słuchamy ballady Giemol op. 23 i Trzech Mazurków. Janusz Olejniczak. Trzy Mazurki. No i Janusz Olejniczak zapowiedział, że zagra jeszcze 3 walce Fryderyka Chopina, zanim zabrzmi... 2 jednak, tak? 2 walce Fryderyka Chopina. Wszystko się zmienia, zanim zabrzmi Polonez na koniec. Bardzo proszę. Dziękuję Państwu za uwagę, a jeżeli Państwo będą nagradzali Janusza Olejniczaka oklaskami, to myślę, że jeszcze coś więcej zostanie dzisiaj wykonane. Janusz, bardzo Cię proszę.
Gorące brawa dla pianisty. Jeszcze raz proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu dziękuję za udział w tym koncercie dzisiaj, mimo tej bardzo chłodnej i dżdżystej pogody, jak to się mówi. To nie koniec w ogóle jeszcze wszystkiego, ponieważ będzie wsadzony dąb. Przepraszam Cię, Panie Redaktorze, wiem, że Pan się nie przerywa, ale chciałem bardzo serdecznie Państwu podziękować. Jesteście Państwo bardzo dobrzy, bardzo dzielni. Proszę. Maestro, w imieniu organizatorów chcieliśmy wręczyć takie małe, symboliczne prezenty. Mam to buźć? Tak. Chopin był w Ojcowie, też Olejniczak. Dolina Prądnika na starej fotografii. To jest album. Bardzo dziękuję. I jeszcze jedno. To jest rzeźba na pamiątkę festiwalu, Fryderyk Chopin. Jego portret. Dziękujemy. Dorożka, podjechać. Zapraszam. Próć odcisnąć tu na środku. Poruszać. Okej, wystarczy. Brawo. I to jest odcisk. Jeszcze zrobimy drugi. Aha, i tu jest sygnatura. Dlatego, że ona będzie wkomponowana w płytę. Proszę podpisać tu. Rozgrzeje maestro rękę. Tak, dokładnie. Położyć i trzymać, i nie ruszać już. Trzymać, trzymać. Chopin, jak miał robioną maskę pośmiertną, też musiał. Mistrzu, dziękujemy za duże brawa. I na pewno. Zapraszamy za dziś. Nie wiem, co się stało. Jak zaraz zacznie wiązać. Państwu dziękujemy serdecznie. I zapraszamy w przyszłym roku. Pewnie będzie ładniejsza pogoda. Chyba, że się stanie taka tradycja, że Chopin zawsze w Ojcowie mógł. Dziękujemy. A jeszcze jedno Państwu powiem. Jak jechałem z mistrzem Dorożką, to powiedział, że dał wiele serca, dlatego że widział, jak wiele serca od Was płynęło. Naprawdę, i to są słowa mistrza.